Dzień dobry Państwu. Właściwie to jest jedna, myślę, że bardzo ważna informacja. Mianowicie chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa, a przede wszystkim mieszkańców Włocławka, na basen miejski, czy pływalnię miejską, jak to w tej chwili nazwa oficjalna funkcjonuje, czyli były Delfin. Jutro chcemy już udostępnić basen od godziny 14 dla wszystkich mieszkańców Włocławka i nie tylko. I chcielibyśmy też powiedzieć, że mamy też takich kilka informacji organizacyjnych. Oczywiście mamy świadomość tego, że cały proces inwestycyjny się przedłużał z różnych względów. Zresztą na bieżąco Państwa o tym informowaliśmy. Natomiast też chcielibyśmy powiedzieć, że udostępniamy bardzo ważne miejsce dla mieszkańców Włocławka, tak zwaną część rekreacyjną, wyposażoną w dodatkowe urządzenia służące rekreacji, czyli przede wszystkim mam na myśli tutaj, no wiadomo, zjeżdżalnia to była, ale przede wszystkim system jacuzzi, 3 sauny, również dodatkowe urządzenia do masażu oczywiście, także myślę, że to będzie też taka duża atrakcja dla naszych dzieci. Jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne, to myślę, że jak Państwo wejdą, to sami Państwo zobaczą, że wygląda to zupełnie inaczej. Ceny biletów na obydwu basenach pozostają takie same, zarówno na basenie na Słodowie i tutaj basenie ulokowanym właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie Osiru. No i oczywiście pozostałe kwestie organizacyjne, to powiem tylko tyle, że czepki nie będą wymagane, bo gdzieś ostatnio czytałem artykuł, że na basenach miejskich różnie to bywa, u nas czepki nie są wymagane. Także serdecznie Państwa chcemy zaprosić i od jutra, od godziny 14, ale generalnie w każdy dzień od godziny 6.15 do 21.45 basen będzie czynny, z tym, że ostatnie wejście, no, z przyczyn oczywiście takich organizacyjnych i technicznych, będzie miało miejsce o godzinie 20.45, także myślę, że basen będzie wszystkim Państwu dobrze służył.